Klub ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim, zmarł 31 października 1945 roku w Krakowie. Rolnik, polityk i działacz ruchu ludowego, poseł i premier. Urodził się w chłopskiej rodzinie, był samoukiem. Jego działania polityczne od początku związane były z ruchem ludowym na ziemiach polskich. Już w 1895 roku należał do Stronnictwa Ludowego. W wieku 22 lat zadebiutował jako chłopski korespondent w wydawanym we Lwowie Przyjacielu Ludu. W latach 1908-1918 był posłem na Sejm Galicyjski, a w 1911 także w parlamencie austriackim. Po rozłamie w PSL w 1913 Wincenty Witos stanął na czele PSL Piast, reprezentując interesy bogatych chłopów. Podczas I wojny światowej współpracował z Naczelnym Komitetem Narodowym. W 1918 przewodniczył Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. W 1919 został wybrany posłem na Sejm, a podczas wojny z bolszewikami 1920 roku powierzono mu funkcję premiera. Pełnił tę funkcję z różnym skutkiem. Trzykrotnie. Wincenty Witos jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania w cyklu Historyczne Spory, a w studiu nasz gość, profesor Janusz Tazbir, historyk, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, od wczoraj laureat Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To medal nadawany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Gratuluję, panie profesorze. Bardzo dziękuję i witam państwa. Przypomnę szybko zasady obowiązujące w cyklu Historyczne Spory. 35 minut przeznaczamy na prezentację kontrowersyjnej postaci historycznej, opisując jej pozytywne i negatywne cechy i działania. I przemiennie z panem profesorem występujemy w roli oskarżyciela i obrońcy. Następne 15 minut to czas dla Państwa, a więc od 16.40 czekamy na Państwa telefony. No i argumenty za albo przeciw. Końcowe 5 minut Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego to czas pana profesora na podsumowanie. Przypomnę numer telefonu 022 645 22 22. Hubert Hutowski czeka przy telefonie, ale dopiero od, jak powiedziałam, 16.40 program realizuje Jan Gadomski. Tym razem mnie przypadła rola oskarżyciela. Lata I wojny światowej to okres wzmożonej aktywności Wincentego Witosa. Na początku wojny Witos i stronnictwo, któremu przewodził PSL Piast, weszli w skład galicyjskiego Naczelnego Komitetu Narodowego, gdzie on sam piastował funkcję wiceprezesa. Witos w latach 1911-18 był posłem do Austriackiej Rady Państwa w Wiedniu i nie zakładał wskrzeszenia Polski w pełni niepodległej, a jeśli w jakiejś formie, to w oparciu o Austro-Węgry. W październiku 18 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która uznała się za władzę wykonawczą i ustawodawczą niezależną od Austrii. Znakiem nowych czasów był fakt, że przewodniczącym PKL-u został chłop od pługa, Wincenty Witos, a zastępcą Ignacy Daszyński. To dzisiaj by nikogo nie dziwiło, ale wtedy to był szok. 11 listopada 1918 roku został podpisany traktat pokojowy. Witos nie przyjął proponowanej mu przez Daszyńskiego funkcji w socjalistycznym tymczasowym rządzie ludowym Republiki Polskiej. Później wysokie funkcje państwowe przyjmował nader chętnie. Z ramienia PSL-u, PSL Piast był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, a wydarzenia, które miały miejsce, związane są z jego pierwszą wysoką funkcją państwową, które miały miejsce latem 1920 roku, Witos wspominał tak oto. Jednego dnia, który nie był ani świątecznym, ani jarmarcznym, a przez to na zgromadzenia nieodpowiednim, zostałem w domu celem orki pod Łubin i wywiezienia trochę nawozu w pole.
Około godziny 3 po południu zwrócił mi uwagę parobek, zaznaczając, że jakieś auto zajechało na podwórze domu, zapewne więc do mnie. Za parę minut przybył na pole oficer i oświadczył bardzo uroczyście, że przyjeżdża od naczelnika państwa Piłsudskiego i na jego rozkaz, żebym natychmiast mnie przywiózł do Warszawy. No i po odbyciu dłuższej rozmowy z naczelnikiem państwa, Wincenty Witos zgodził się na przyjęcie misji tworzenia rządu obrony narodowej. Jego pierwszy gabinet przetrwał przeszło 400 dni. Drugi gabinet Wincentego Witosa, centroprawicowych Jeno-Piast, powstał 1 czerwca 1923 roku po zawarciu układu Landskorońskiego i działał 200 dni. Był to słaby rząd, właściwie nieudolny, był niestabilny zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym, nie przeprowadził oczekiwanej reformy rolnej na szeroką skalę, nie zahamował inflacji, zostawił za to fatalny stan finansów państwa i ogólne niezadowolenie społeczne. Zapisał się wręcz fatalnie w społecznej pamięci. 14 grudnia 1923 roku, więc tego samego roku, Wincenty Witos podał się do dymisji, ale nie tylko nieudolne rządy były tego przyczyną. Premier Wincenty Witos miał krew na rękach, ale o tym powiem za chwilę. 10 maja 1926 roku został powołany trzeci gabinet Witosa, złożony znów z przedstawicieli Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i PSL Piast, którzy nie kryli, że rząd i prezydent powinni przejąć część uprawnień parlamentu. Nowy gabinet zaatakował milczący dotąd Józef Piłsudski. Marszałek oświadczył, staje do walki z głównym złem państwa, panowaniem rozwydrzonych partii. Rząd Witosa był beznadziejny, a potrzebne były reformy, które mógł wprowadzić tylko silny rząd, ale kolesiostwo, układy i korupcja uniemożliwiały stworzenie silnego rządu. Prezydent miał ograniczone prawa, konieczna więc była zmiana władzy. 12 maja Józef Piłsudski podczas spotkania z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim próbował przekonać go do kompromisu, czyli do dymisji Witosa, bez skutku. Padają oskarżenia Józefa Piłsudskiego o to, że na jego rozkaz wojsko internowało rząd Witosa w Wilanowie. Tymczasem rząd, przez nikogo nie przymuszony, wczesnym popołudniem 14 maja podjął decyzję o opuszczeniu Belwederu i przejściu, dosłownie, bo nie było żadnych środków lokomocji, prezydenta i rządu do Wilanowa. Tutaj rząd postanowił podać się do dymisji, a prezydent złożyć swój urząd, o czym powiadomiono marszałka Sejmu Macieja Rataja. Wincenty Witos spełnił więc funkcję premiera przez kilka dni przed przewrotem majowym. Powiedziałam, że premier Wincenty Witos ma krew na rękach. Tak, ponieważ to on ponosił odpowiedzialność za to, że w listopadzie 1923 roku polała się krew strajkujących robotników w Krakowie. To przesądziło o losach jego gabinetu, a nie jak oficjalnie podawano rozłam w klubie PSL Piast. W Krakowie, przypomnę to wydarzenie, w Krakowie w dniach 5-7 listopada 1923 wybuchł strajk powszechny zwany Powstaniem Krakowskim. Robotnicy zbuntowali się przeciwko wysokiej inflacji i drożyźnie i na polecenie premiera Wincentego Witosa w stan gotowości bojowej został postawiony garnizon krakowski. Drugiego dnia strajku robotnicy udali się na zgromadzenie do domu robotniczego. Gmach został natychmiast otoczony kordonem policji i wojska. Padł rozkaz strzelania do robotników. Żołnierze odmówili wykonania rozkazu, przynajmniej w tej pierwszej fazie, ale policja otworzyła ogień. W odwecie robotnicy zaczęli wznosić barykady na ulicach Krakowa i zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Dowódca krakowskiego okręgu wojskowego, generał Czikiel, na polecenie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Władysława Kiernika z PSL Piast zmobilizował 8 pułk ułanów, który przypuścił szarżę kawaleryjską na demonstrujące tłumy. Zabitych zostało kilkunastu robotników i kilkuset rannych. Właściwie po dymisji tego trzeciego rządu, któremu przewodził Wincenty Witos, przeszedł on całkowicie do opozycji. Był też współtwórcą Centrolewu w 1929 roku. Rok później został aresztowany
i uwięziony w Brześciu, następnie skazany w procesie brzeskim na 1,5 roku więzienia. Udało mu się jednak wyjechać do Czechosłowacji jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku. Stamtąd kierował polityką Stronnictwa Ludowego i próbował zorganizować w sierpniu 1937 roku strajk chłopski. Witos nie cierpiał Piłsudskiego i oskarżał go o najgorsze rzeczy, że jego, cytuję, klika państwo uważa za swoją własność, a Sejm za szkodliwego intruza. Jedyną kwalifikacją członków owej kliki, której w Polsce wszystko wolno, jest kult dla pana marszałka. Ja myślę, że Witos miał potężny kompleks Józefa Piłsudskiego. Zresztą nie ukrywał swojego stosunku do marszałka, choćby w przemówieniu wygłoszonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie, przed którym toczyła się rozprawa w tak zwanej sprawie brzeskiej. W czasie tego procesu Witos zeznawał: jestem przeciwnikiem dyktatury i rządów jednostki. Z głębokiego mego przekonania uważam za rzecz konieczną, ażeby z tym systemem, z tym rządem i reżimem w Polsce skończyć, ale kiedy akt oskarżenia zarzuca mi, iż powiedziałem skończyć przez zepchnięcie go, to muszę zaprzeczyć temu, bym użył tego wyrazu. W ostatnim słowie dramatycznie stwierdził: gdy naród w niewoli, państwo nie może być wolne. No cóż, zastanawiać się można, w jakiej to niewoli było państwo. Borykające się z problemami, tak. Budujące zbyt wolno demokrację, tak. Młodą demokrację. Podporządkujące porządkujące opieszale sprawy polityczne, gospodarcze, tak, między innymi z powodu nieudolnych polityków, no, takich jak Wincenty Witos, ale na pewno było to państwo wolne, a nie państwo w niewoli. Na kongresie krakowskim w dniach 28-29 czerwca 1930 roku Wincenty Witos próbował wzniecić zamęt, podburzać tłum przeciw rządowi. Oczywiście zaprzeczał później temu, twierdząc: myśmy uważali, że jakikolwiek rząd jest, jest rządem polskim i obowiązkiem jego jest zrobić w Polsce porządek. No cóż, ówczesny rząd zdaniem Wincentego Witosa porządku nie robił, jego rządy też specjalnie tego porządku nie czyniły. To właśnie takie zastanawiające, że twierdził co innego, robił co innego, potem odwoływał swoje oskarżenia. Wincenty Witos, jak powiedziałam, nie siedział w więzieniu, uciekł do Czechosłowacji, wrócił do Polski w kwietniu 1939 roku. 16 września został aresztowany przez Gestapo i uwięziony w Rzeszowie, a potem w Jarosławiu. W marcu 1940 przewieziony do Berlina. Ponieważ władze III Rzeszy upatrywały w nim kandydata do mającego powstać rządu kolaboracyjnego. Wincenty Witos oczywiście nie zgodził się na żadną współpracę z okupantem, ale też po zwolnieniu z więzienia nie zaangażował się w życie Polski podziemnej. Po utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej Witos został powołany do prezydium Krajowej Rady Narodowej na stanowisko wiceprezesa. Nie przyjął i tej propozycji. Od sierpnia 1945 roku był prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Wincenty Witos zmarł 31 października 1945 roku. Ja myślę, że jego główną winą jest faworyzowanie swojej partii, nawet wówczas, kiedy był premierem i powinien był, no może trochę szerzej, ogarnąć sytuację w Polsce. Myślę, że jego winą jest także nieudolność. W czasie pierwszego okresu premierostwa mógł zrobić bardzo wiele, zrobił niewiele. W okresie drugiego zrobił prawie nic. Oczywiście, że można wykazywać bardzo łatwo przykłady niezręczności w posunięciach politycznych, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej, w posunięciach politycznych Wincentego Witosa. Profesor Janusz Tasbir. Jest rzeczą także oczywistą, że jego potknięcia nie mogą nam przesłonić jego wiekopomnych. Naprawdę nie lubię używać wielkich słów, ale tu się ciśnie na usta to właśnie to słowo wiekopomnych zasług. W okresie 1900
1920 roku, kiedy stanął na czele rządu obrony narodowej i naprawdę jego postać gwarantowała chłopom, że to będzie walka o sprawiedliwą ojczyznę dla wszystkich. I w okresie po 1926 roku, w okresie procesu brzeskiego, kiedy zachował się niesłychanie godnie, stanął na tym procesie nie jak człowiek złamany, kajający się, ale jako ktoś, który walczy o Polskę demokratyczną i o Polskę równych praw dla wszystkich obywateli. I wreszcie postawa wobec Niemców w pełni zrozumiała. Trudno go za bardzo za to chwalić, bo dla nas to jest oczywiste, że nie mógł przystać na jakiekolwiek propozycje kolaboracji. W 1945 roku zachował się też w sposób niesłychanie godny i odpowiedzialny. Andrzej Zakrzewski, który napisał o nim bardzo ładną książkę, wydał w roku 1977, nie mógł pewnych rzeczy powiedzieć. A chodziło o to, że w 1945 po niego przyjechały właściwie służby bezpieczeństwa, zabrały go tak, jak Witos stał, to znaczy w pantoflach, ranny w kapciach, byle jak ubranego do Warszawy. On był przekonany, że go po krótkim przesłuchaniu w Warszawie wywiozą na Syberię. Tymczasem zaproponowano mu wówczas eksponowane stanowisko. Oczywiście ze względu na nazwisko. Z tego też tylko powodu do PKWN-u, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, wszedł już wcześniej jego brat Andrzej Witos, który z kolei był na zesłaniu deportowany przez władzę radziecką w Republice Komi. Jak Wanda Wasilewska przyjechała do Warszawy po wielu latach i nagrywała swoje wspomnienia, to powiedziała, że zachowała się okrutnie wobec Andrzeja Witosa, mianowicie kiedy on się sprzeciwiał pewnym posunięciom, jeżeli chodzi o przeprowadzenie reformy rolnej, zapytała go od niechcenia, a jaka tam teraz jest pogoda w Republice Komi, na co tamten zblat i za nie mówił. Otóż muszę powiedzieć, że Witos Andrzej jest oczywiście słabą kopią swego brata, został zresztą szybko z tego PKWN-u usunięty. Natomiast jeżeli chodzi o samego Witosa, to zrozumieć jego postawy nie sposób bez przypomnienia paru faktów z wcześniejszych dziejów Polski. Po pierwsze, był pierwszym chłopem na czele państwa w naszych dziejach. I ten antagonizm wobec szlachty niewątpliwie odcisnął się na jego postawie. On doznał wielu upokorzeń od ziemian i to wszystko robiło w nim wrażenie, że szlachta z powrotem w osobie Józefa Piłsudskiego wraca do władzy. Drugie źródło antagonizmu to były tradycje. Mianowicie Piłsudski był wychowany w tradycjach łamania praworządności, czyli w tradycjach Królestwa Polskiego, gdzie nie istniała aż do roku 1905 wolna prasa, gdzie policja decydowała o wszystkim, gdzie o dumie dopiero zaczęto mówić po rewolucji 1905 roku, prawa obywatelskie i tak dalej nie były przestrzegane. Tymczasem Witos miał za sobą tradycję parlamentarnej, demokratycznej z formy państwa, jaka istniała w Austro-Węgrzech. Jest taka ładna rozmowa zapisana pomiędzy historykami Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem Ptaśnika. Jan Ptaśnik był wybitnym znawcą średniowiecza, ale interesował się polityką współczesną i mówił, doczekamy się własnego państwa, własnych więzień, własnej policji, własnych sądów, ale takiej wolności słowa jak za Austrii to nigdy już w życiu nie będziemy mieli. I wreszcie trzecie źródło nieporozumień pomiędzy Witosem a Piłsudskim. No przecież Witos był rzecznikiem interesów samorządnych, silnych gospodarstw chłopskich, tego co kiedyś w okresie stalinowskim nazywano kułactwem, stawiał na zamożne chłopstwo i na rozwój rolnictwa. Tymczasem Piłsudski, ulegający ideałom i wzorcom socjalizmu, oczywiście stawiał, jeżeli już myślał o chłopstwie, to myślał przede wszystkim o chłopskiej biedocie. Do porozumienia między nimi nie mogło dojść, również na skutek sprzeczności charakterów i postaw i doświadczeń politycznych. I o tym wszystkim należy pamiętać. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, która już dotyczy tak zwanej spiskowej teorii dziejów. Mianowicie istnieją pewne przesłanki, bałbym się to przekazywać jako pewnik, że rok 1923 był w jakimś stopniu inspirowany przez obóz piłsudczykowski. Oni mieli nadzieję, że dojdzie do takiego rozprzężenia i zamieszania w państwie, że trzeba będzie użyć wojska i wtedy Piłsudski by doszedł do władzy o 3 lata wcześniej, stłumiąc tę anarchię robotniczą czy lewicową, a używając brutalnej siły. To jednak nie wyszło, dlatego że udało się te
rozruchy krakowskie za cenę bolesnych ofiar stłumić. I muszę powiedzieć, że one wynikły na tle zrozumiałym. Mianowicie sądzono i tak samo sądzono w Polsce po roku 1918 zaraz i tak samo sądzono w Polsce wielokrotnie, że samo odzyskanie niepodległości wszystko rozwiąże. Że nie będzie już żadnych kłopotów, żadnych trudności gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. To się zresztą wiąże z tezą, której ja osobiście hołduję. Mianowicie, że nam Polakom zawsze lepiej wychodziły państwa podziemne niż państwa naziemne. To znaczy takie państwa budowane w konspiracji, jak to było w czasie powstania styczniowego. Potrafiliśmy stworzyć nie tylko własną armię, własną prasę, ale znakomicie funkcjonującą skarbowość, ściągającą podatki na armię, na prasę i tak dalej. Takie państwo podziemne, jakie było w latach 1939-45. Natomiast jak przychodzi niepodległość czy możliwość działania jawnego, wtedy się zaczynają zatargi, zaczynają się właśnie i wtedy wychodzi na jaw nasza po prostu niezdolność do zorganizowania się. I jeszcze jedno, mianowicie co wyrobiły rozbiory w Polakach? Przekonanie, że opozycja polityczna jest cnotą obywatelską i przekonanie, że państwo reprezentuje siłę, której należy się przeciwstawić, albowiem nie tylko obce państwo, ale każda forma państwa polskiego jest formą, tak jak kiedyś szlachta sądziła, narzucania woli swojej przez władzę nadrzędną. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że nie można odrywać ani postaci, ani ideologii politycznej Witosa, ani jego zachowań od tych antecedencji historycznych. I wreszcie rzecz osobista. Przecież to było niesłychane, to co mówiła pani redaktor przed chwilą, żeby chłop obejmował najważniejsze, jedno z najważniejszych stanowisk w państwie. Ale przypomnę, że w okresie kryzysu, mianowicie zwycięskiej ofensywy bolszewickiej, Piłsudski załamał się w sierpniu 1920 roku i złożył prośbę o rezygnację ze swego stanowiska, gdzieś tak chciał wyjechać, czy wyjechał w ogóle. I Witos tej prośby nie przekazał dalej i Piłsudski po paru dniach swoją prośbę wycofał. To był oczywiście demonstracyjny gest, który nie miał większego wpływu na historię, ale świadczy o tym, że gdyby Witos naprawdę był takim zacietrzewionym, bezwzględnym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego, który ma nam względzie tylko zaspokojenie własnych ambicji, to by po prostu tę jego prośbę przekazał wyżej i Rada Obrony Państwa by musiała się jakoś do tego ustosunkować lub przyjąć, ale on tego nie zrobił, bo uważał, że niezbędna jest ciągłość naczelnej władzy wojskowej skupionej w rękach Piłsudskiego. Natomiast zachowanie się ludzi Piłsudskiego w stosunku do Witosa w Brześciu było czymś wręcz haniebnym. On twierdzi, że go nie bito osobiście, tak jak innych posłów opozycyjnych, ale na przykład dano mu w ramach chińskiej, ja bym to nazwał, chińskiego prania mózgów, wtedy jeszcze nie znano tego wyrażenia, do czytania Dzieje walk legionowych. I z dużym zdziwieniem w swoich pamiętnikach Witos notuje, że z tych dziejów dowiedział się, że wszystko zrobił Piłsudski. W ogóle o żadnych innych politykach, o Dmowskim, o Daszyńskim, o Limanowskim nie było w tych broszurach mowy, tylko była teza, iż jedynie czyn zbrojny legionów sprawił, że Polska powróciła na polityczną mapę Europy. I skoro wspomniałem już o pierwszym tomie pamiętników Witosa, to muszę powiedzieć, że ja byłem wstrząśnięty jednym jako profesor uniwersytecki. Mianowicie zawarte tam charakterystyki postaw chłopa galicyjskiego, jego religijności i tak dalej są tak świetnie opracowane, że ja nie wahając się, nie patrząc na podpis, bym za taki rozdział dał magisterium na Wydziale Historycznym. Bo naprawdę on się sam niesamowicie, nie będę wymieniał ludzi, którzy byli u władzy i nic się nie rozwinęli, ale on się niesamowicie rozwinął, poczynając od Sejmu Krajowego poprzez ogólny parlament austriacki, także do parlamentu polskiego wszedł już doświadczony polityk, który potrafił mówić nie ględząc, potrafił mówić krótko rzeczy zasadnicze i co najważniejsze, to nie była taka grzeczna mowa, którą wszyscy wysłuchują w ponurym i posłusznym milczeniu. To było wystąpienie zazwyczaj przerywane tak zwanymi
sznurfami. Z ław poselskich odzywały się niekiedy bardzo złośliwe głosy, na które Witos umiał w porę dowcipnie i celnie replikować. I to jest też ważna zaleta polityka. Pan profesor Janusz Tazwir broni dzisiaj Wincentego Witosa. Ja go oskarżam, ale w związku z tą obroną, panie profesorze, mam kilka pytań. Za 9 minut państwo mogą także włączyć się w tę naszą dyskusję. Zapraszam serdecznie. 022 645 22 22. Jest otwarta także skrzynka elektroniczna, ale nie wiem, czy w porę dojdą maile od państwa. klcw@polskieradiorazempisane.pl. Wracając, panie profesorze, do obrony. Z jakiego powodu, jak to się stało, że szlachcic Piłsudski powołał na stanowisko premiera nieuczonego chłopa Witosa? Dlatego, że jego postać, znanego działacza ruchu ludowego, może nieznanego tak szerzej poza granicami Galicji, ale była gwarancją, że to mówienie o radykalnej reformie rolnej to nie jest tylko chwyt demagogiczny wywołany strachem przed bolszewikami i chęcią przelicytowania wroga, ale że to jest rzetelna obietnica, która zostanie spełniona. Że skoro chłop stanął na czele państwa, to tak jak przyrzekł radykalną reformę rolną, to ona zostanie przeprowadzona. I druga sprawa to była kwestia, że warstwa chłopska włącza się czynnie do obrony ojczyzny. To już nie jest tylko sprawa ziemiaństwa, sprawa inteligencji, to jest sprawa całego narodu. I wreszcie trzecia kwestia, chyba nieprzypadkowo, mianowicie, że zarówno Daszyński, jak i Witos reprezentowali inny zabór. To nie jest tak, że Piłsudski w oparciu o tradycje regionowe i o Królestwo Polskie sięga po władzę, ale to jest skupienie wszystkich ludzi, niezależnie od różnic politycznych, niezależnie od tego, jakie zabory reprezentują, w obronie naprawdę śmiertelnie zagrożonej ojczyzny. Bo niewiele brakowało, żeby do tego, żebyśmy zostali rozbici. A w takiej sytuacji zagrożenia inwazją sowiecką przecież marszałek mógł powołać na stanowisko premiera któregoś ze swoich wybitnych generałów akurat w tym momencie. Ale on nie dawał żadnych gwarancji politycznych, co będzie dalej. Samo zwycięstwo, a natomiast Witos dawał gwarancję, że ta Polska, która zostanie utrzymana i uzyskana, po pierwsze, że chłopstwo się ruszy, a po drugie, że ta Polska będzie Polską realizującą zasady sprawiedliwości społecznej. I to było niejako kontrszachujące ten manifest zapomniany, który wydał rząd lubelski, powołany na parę dni przed 11 listopada, właśnie jak nazwa wskazuje, w Lublinie, zapowiadający reformę rolną, rząd, w którym notabene ministrem spraw wojskowych był niejaki Ryć Śmigły. Powiedział pan profesor, że rok 1920 to była walka o szansę dla chłopów. No tak, w pewnym sensie tak, ale przede wszystkim to była walka o ochronę niepodległości, prawda? To było najważniejsze, to było priorytetem. Tuchaczewski, który był zresztą oficerem Gwardii Carskiej, później był bardzo oddanym wodzem bolszewickim, który skończył storturowany tym, że się przyznał, że był szpiegiem, już nie pamiętam, japońskim, polskim czy jakimś, rozstrzelany na rozkaz Stalina, który nie mógł mu darować tego, że widział w nim potencjalnego Bonapartego. Otóż Tuchaczewski napisał w swoich dziełach zastanawiające zdanie, że słabość armii białej ujawniała się wtedy, kiedy ta armia dochodziła do okolic rodzinnych tych uczestników tej armii. Mianowicie wszyscy, jak widzieli, że te chałupy nie są niedaleko, czy te domy, to szli sobie po prostu do domu. Swoje. Ale każda armia tak robiła. Swoje. Nie, wszyscy otóż Tuchaczewski podkreślił, że opór armii polskiej wzmagał się, czym bardziej dochodziła ona do ziem etnicznie polskich, czym bardziej dochodziła do zagród rodzinnych i wtedy następował wzmożony pobór ochotników i wzmożony napływ, bo trzeba było bronić tego, co jest najbliżej. Poza tym polscy żołnierze, przepraszam, wiedzieli, co czeka ich najbliższych. No właśnie i jeszcze jedna rzecz. Ze Stalina się zwykle cytuje to, co wtedy było wygodne, ale Stalin powiedział w pewnym z artykułów, nieprzedrukowanych potem nigdy, że Polskę ostatecznie uratował patriotyzm młodzieży Polski.
Więc niewątpliwie polska armia miała tę wyższość nad armią dobrowolczycką, tak zwaną ochotniczą armią białą, która łatwo szła w rozsypkę. Nie chcę być złośliwy, mnie to się przypomina postawa szlachty polskiej, jak odniosła w połowie XVII wieku jakieś zwycięstwo nad Kozakami, to po prostu wszyscy zaprzęgali konie i wracali do swoich zagród, bo spełnili swoje. No tak, no właśnie o tym myślałam. Panie profesorze, podkreślał pan tak bardzo zasługi Wincentego Witosa dla polskiego chłopa. Właśnie co zawdzięczają mu chłopi? No, szczególnie ci biedni, bo nie ci zamożni. Ale wszyscy chłopi zawdzięczają, dlatego że on był gwałtownym orędownikiem radykalnej reformy wyborczej. Skończyła się przewaga ziemiaństwa w Sejmie Galicyjskim i tak, co za tym idzie, w parlamencie austriackim. To była reforma oparta na bezpośrednim udziale w głosowaniu, odrzucająca zasadę cenzusu majątkowego i tak dalej. To niewątpliwie chłop nie tylko mógł się poczuć obywatelem pełnoprawnym, ale był pełnoprawnym obywatelem. To jest duża zasługa dla całości warstwy chłopskiej, przy czym on się tutaj naraził także Kościołowi, który chciał jakąś część swojej władzy politycznej nad chłopami zatrzymać. Natomiast Witos, chociaż był gorliwym katolikiem, podobno nie rozstawał się z różańcem, to nie życzył sobie wtrącania się biskupów do polityki. Pod tym względem nie różnił się, co prawda, od Józefa Piłsudskiego. Przypominam Państwu, że za 4 minuty oczekujemy Państwa refleksji, Państwa opinii na temat Wincentego Witosa. Czy był pozytywną postacią w historii Polski, dwudziestowiecznej historii Polski, czy może negatywną? Jeszcze chciałam wrócić do tego, co pan profesor powiedział na temat spiskowej teorii dziejów, czyli tego, jakoby PPS wywołał Nie PPS, obóz piłsudczykowski. Przepraszam, obóz piłsudczykowski wywołał te... Popierał, inspirował. Inspirował te zamieszki w Krakowie. Nie wiem, ponieważ sam Witos też próbował w 1937 roku wywołać powstanie chłopskie, czy też strajk może raczej chłopski, kierując tym z emigracji, czyli takie... Ale to już było co innego, to nie była taka sytuacja kryzysowa, ale ja przypomnę, tutaj było wymienione nazwisko Kiernika Władysława, zapamiętałego ludowca, to on właśnie wydał bezpośredni rozkaz strzelania. No bo był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Witosa, w porozumieniu z Witosem, panie profesorze, wydał ten rozkaz. W sposób nieodpowiedzialny i przypomnę, jako człowiek stary, że pamiętam, jak w roku 1947 po ucieczce Mikołajczyka Kiernik przebywał w Nowym Jorku i wtedy wysłał depeszę hołdowniczą do Bieruta, że potępia Mikołajczyka i wróci do kraju i będzie wiernie służył. Więc on miał pewien ciąg konsekwentny postawy politycznej. A z jakiego powodu i jakie były rzeczywiste przyczyny aresztowania i skazania w procesie brzeskim Wincentego Witosa? Co było prawdą? Prawdą było, że on organizował koalicję antypiłsudczykowską, dlatego żeby ta koalicja za pomocą wygranych wyborów doprowadziła do obalenia rządów sanacyjnych. Tam oni mieli między innymi pretensje uzasadnione zresztą, że rząd obracał pieniądze rządowe na propagandę przedwyborczą BBWR-u, bezpartyjnego bloku współpracy z rządem i był zabawny epizod, jak Piłsudski w przeddzień tego procesu wezwał do siebie prezesa sądu i powiedział, ja będę także zeznawał, w tym miejscu ja się uniosę i w tym jedynym miejscu może mnie pan przywołać do porządku. 022 645 22 22 to jest telefon do nas, właściwie do pana profesora Janusza Tazbira, który jest naszym gościem. Adres poczty elektronicznej, gdyby państwo zdążyli przed godziną 17 drogą mailową zadać pytanie albo też zająć stanowisko w sprawie bohatera naszego dzisiejszego spotkania, Wincentego Witosa, klcw@polskieradio.pl. W którymś momencie jeszcze powiedział pan profesor o tym stosunku Witosa do Piłsudskiego,
to się musiało zacząć tym niechętnym stosunku wzajemnym. To były wzajemne, niechętne, delikatnie mówiąc, relacje. Ale myślę, że to się musiało zacząć w którymś momencie bardzo konkretnym, bo przecież przypomnijmy, że na początku Witos popierał Legiony i bardzo sprzyjał Legionom i sprzyjał polityce Piłsudskiego. W którym momencie nastąpiło to tąpnięcie? No, czy była jakaś konkretna przyczyna tego? Nie, nie, nie. Ja myślę, że to po prostu w momencie tworzenia już odrodzonej państwowości polskiej. Aha. A po prostu dlatego, ponieważ oni należeli do NKN-u, zarówno Piłsudski był posłuszny NKN-owi, jak i Witos, to ich stosunki się układały poprawnie. Notabene Stanisław Kot-Ludowiec, wybitny historyk, kiedy się starał o habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1919 roku, to powiedzieli mu, że tylko wtedy uzyska tę habilitację, jeżeli dokona samokrytyki z powodu swego udziału w rządach NKN-u. Kot odmówił, zachował się godnie, ale widać było, jak te rzeczy były napięte i w jaki sposób wpływały na stosunki pozapolityczne. Panie profesorze, dzwonią do nas słuchacze 022 645 22 22 i klcw@polskieradiorazempisane.pl. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czarek z Warszawy dzwoni. Otóż ja mam tak, głównym protagonistą, to znaczy jego, to znaczy Witosa postać oceniamy z przez pryzmat widzenia Piłsudskiego Polski. Ja bym chciał tutaj dwa, trzy zdania zacytować z listu Dmowskiego o Piłsudskim. Ten list był datowany już 14 marca 1919 roku. Otóż dwa, trzy zdania. Bardzo proszę, poczeka kolejny telefon. Tak, od dłuższego już czasu doszedłem, pisze Dmowski, doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji. Ten człowiek ma różne, wielce niebezpieczne strony. Nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest w niej potrzebne i co możliwe. Nie jest politykiem, człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do pierwszej połowy XIX wieku. Nie jest jednolity. To kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić. Nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych. Otrzymawszy posadę Boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większy, niż go Pan Bóg stworzył. Robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość i tak dalej. I kropka. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu się wydaje, że jest bykiem i wdrapuje się na krowę. Taki człowiek, podniecany przez swoich współkonspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na Sejm. Panie zamach słuchaczu, taki, drogi, kropka. Miał zamach taki dwa, moim zdaniem wskazany jest na fiasko w tym znaczeniu, że Polską rządzić się bez poparcia narodu nie da. Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było. Sama próba już, takiego zamachu już może Polskę zarżnąć. Dobrze, bardzo długo już czeka drugi słuchacz. Proszę o jakąś konkluzję. No wydaje mi się, że Dmowski bardzo dobrze tutaj scharakteryzował Piłsudskiego i Witos jako bystry człowiek i taki życiowy człowiek obdarzony takim chłopskim rozumem podobnie go oceniał. I tu jest pies pogrzebany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I odbieramy drugi telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zadać pytanie z pogranicza historii alternatywnej, ale nie do końca. A czy pan przypadkiem, przepraszam, nie ma zbyt głośno radia włączonego? Już ciszę. Tak. Dobrze. Chodzi mi o motywację obozu Piłsudczykowskiego i obozu Endecji i Piasta. Czy tak naprawdę celem jednego i drugiego obozu nie było to samo, bo wiemy, że Witos nie miał wcale tak mocnej pozycji w 26 roku, kiedy został premierem.
troszeczkę endecja traktowała go instrumentalnie. Gdyby nie zamach majowy, pytanie, czy nie skończyłoby się również dyktaturą, ograniczeniem władz, wolności tej lewej sceny, strony sceny politycznej, z tym, że mielibyśmy dyktaturę bardziej nacjonalistyczną, narodową. To jest moje pytanie, bo my oceniamy Piłsudskiego i oczywiście on pewne złe rzeczy i błędy popełnił po zamachu, tylko pytanie, czy Polska mogła w ogóle uchronić się od jakiegokolwiek reżimu, albo takiego powiedzmy Piłsudczykowskiego, albo narodowo-faszystowskiego ze strony endecji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 022 645 22 22. Pan profesor Janusz Tasbir jest naszym gościem, a my czekamy na Państwa telefony. Panie profesorze, zechce Pan... No, podejrzenie, że Piłsudski marzy o karierze Napoleona było dość powszechne. Wyszedł taki żartobliwy spis utworów różnych przypisywanych różnym politykom i Piłsudskiemu w 1925 chyba piątym czy czwartym przypisano broszurę pod tytułem Jak uniknąłem błędów Napoleona. Otóż niewątpliwie dążył do wzmożenia swojej władzy i ja bym tutaj zgodził się częściowo z panem. Mianowicie Polska szła w kierunku ukrócenia sejmokracji i wzmocnienia władzy prezydenta. Pod tym względem są supozycje, że de Gaulle idąc do władzy w 1958 roku wzorował się na Piłsudskim, coś mówił, że każdy ma swój sulejówek czy coś takiego, mianowicie nie dyktatura, nie totalitaryzm, ale powiększenie uprawnień prezydenta. I to niewątpliwie by do tego by mogło dojść. Pod tym względem zgoda. Natomiast nie wierzę, żeby w Polsce można było zlikwidować opozycję, prasę opozycyjną, wystąpienia opozycyjne i tak dalej. Piłsudski też do tego nie doprowadził. Mamy jeszcze 8 minut na rozmowy z Państwem i zapraszamy. 022 645 22 22. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu profesorowi, dzień witam. Dobry pani. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, ponieważ moi rodzice, a moi dziadkowie byli po prostu przyjaciółmi z Witosem. Chciałem powiedzieć, że w czasie wojny, II wojny światowej, Witos był po prostu inwigilowany i po prostu on musiał, nie wolno mu było opuszczać wsi przez Niemców. Własnym gospodarstwie. A teraz wracając do strajku. Czyli dlatego nie mógł się zaangażować w podziemie. Dlatego, że on był bez przerwy obserwowany. Tak, tak. Jemu nie wolno było nic w ogóle się ruszyć. Znaczy gestapo nawet by patrzyło przychylnie na to, jakby różni politycy do niego przybywali po to, żeby następnie tych polityków łapać i likwidować. Tak było właśnie. I teraz wracając do strajków chłopskich. Mam takie szczęście, że mój wujek był takim przewodniczącym raczej strajku chłopskiego i to nie było powodowane, tak jak pani powiedziała, wojną czy coś w tym rodzaju, tylko straszną biedą, jaka istniała na wsi w tym okresie czasu. Jest powiedziane, że gospodynie chodziły do domu, jednego do domu, do drugiego z garkiem popiołu czy ogarków, żeby rozpalić ogień. Ale ja nie mówiłam, że to było spowodowane wojną, słynne przepraszam. Powiedzenie dzielenie zapałki na czworo. Mhm. Taka była nędza w ten czas. No ale przecież wystarczy przejrzeć rzecz, która wyszła za zezwoleniem cenzury, mimo wszystko istniejącej, mianowicie pamiętniki chłopów w latach 30. Właśnie, panie profesorze, tak jak jest. Widać, jaka tam była nędza, ile kosztowało jajko tak. I co można było kupić za to. Tak. Jestem bardzo wdzięczny i bardzo pana profesora lubię słuchać i czytać jego książki. Dziękuję panu za to. Bardzo miło, dziękuję. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za telefon. 022 645 22 22. Czy Wincenty Witos był postacią pozytywną czy negatywną? Panie profesorze, jak Wincenty Witos jako premier, trzykrotny premier, układał relacje Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej z Zachodem, ze Wschodem, z naszymi sąsiadami? No, on starał się możliwie łagodzić, ale to mu nie całkiem wychodziło, dlatego że myśmy w końcu byli skłóceni. No, z Czechami mieliśmy pretensje poniekąd słuszne o Zaolzie. Litwa miała do nas
pretensje, skądinąd częściowo słuszne, o wileńszczyznę. Obawialiśmy się strasznie po Locarno zbliżenia radziecko-niemieckiego. Jedynie przyjazne to była Rumunia, co było niewielką pociechą. Można powiedzieć, że oczywiście popełnił jakieś błędy w polityce zagranicznej, która nie była przedmiotem jego ulubionego pola manewru i działania, ale równocześnie to pole manewru było bardzo ograniczone ze względu na naszą sytuację geograficzną i na jeden fakt, z którego wówczas nie zdawano sobie sprawy. Ja jako historyk nie mogę z tego powodu czynić zarzutu ludziom, że nie znali podręczników późniejszych. Mianowicie, że te dwa olbrzymy, to znaczy Niemcy i Rosja, uległy chwilowemu osłabieniu i że one wzrosną do potęgi i że potem zgodnie, pomimo zasadniczych sprzeczności ustrojowych, podzielą się tą biedną Polską. 022 645 22 22, a sprawy wewnętrzne? No, sprawy wewnętrzne oczywiście rozwiązywał raz pomyślnie, raz mniej pomyślnie. W każdym razie niewątpliwie na plan pierwszy stawiał interesy wsi, uważając, że ta wieś jest niedoceniana, spychana i że chłopi nie mają pełnej swobody, jeżeli chodzi o dostęp do czynników decydujących o władzy. A co to była za formacja Hieno-Piast? To taka potoczna nazwa tej koalicji parlamentarnej w Sejmie II Rzeczypospolitej. To było porozumienie chadecji z prawicową częścią stronnictwa. Ale do czego dążyli? Jaki mieli program? No, oni go zrealizowali? Nie, to nie udało im się, tylko w małym stopniu udało im się zrealizować. Niewątpliwie programem było pewna poprawa sytuacji wsi, natomiast nie mieli na celu żadnych radykalnych reform socjalnych. To na pewno nie. A Centrolew, czyli ta opozycyjna, ten sojusz partii centrowych, no, lewicowych? To oni byli złączeni wspólnym celem obalenia sanacji. I do tego nie doszło, ale sądzili, że za pomocą kartki wyborczej tę sanację. Tymczasem, jak twierdzą nasi koledzy zajmujący się XX wiekiem, ostatnie niefałszowane wybory w Polsce były w roku 1928. Potem już fałszowano, naciskano i co jest trudniejsze do zrozumienia, wybory do Sejmu i Senatu. Natomiast nie fałszowano wyborów na prezydentów miast. I wobec tego ci prezydenci miast często w latach 30. to byli przedstawiciele ruchów socjalistycznych, którzy jak prezydent w Łodzi i inni bardzo dużo zrobili dla klasy robotniczej w tych miastach. 022 645 22 22. Jeszcze 4 minuty, proszę Państwa, zostały na Państwa refleksje, opinie, spostrzeżenia. Odbieramy telefon. Halo. Dzień dobry, mówi Krzysztof Wierzchowski z Krakowa. Dzień dobry, pani redaktor. Witam. Ja bardzo lubię pani audycję i mam książki pana profesora. Dzień dobry, panie profesorze. Witam pana. Chciałem zapytać o ofiary ze strony wojska w czasie strajku w 23 roku, bo ja, jak to w Krakowie, ja już dawno chodziłem do szkoły, moja nauczycielka ze szkoły podstawowej opowiadała o tym, oczywiście to była chyba konspiracja, bo to były czasy stalinowskie, o tym, jak ona widziała robotników zabijających wojskowych. No, ofiary pewnie były po jednej stronie. Ale policja pierwsza zaczęła strzelać, przyłączyło się wojsko, robotnicy się bronili. Początkowo mieli na obronę tylko brukowce osaczeni. Właśnie, tam jakieś konie się przewróciły na bruku. Tak, no właśnie. I tak mi opowiadała ta nauczycielka. I robotnicy się rzucili na tych wojskowych i w sposób taki bestialski zabili kilku. Takie sceny niestety były, natomiast trzeba powiedzieć, że nauczycielka mogła o tym nie chcieć opowiadać także z tego względu, że idealizowano okres międzywojenny. Moja teściowa była nauczycielką w szkole matematyki, ale miała duży posłów wśród uczniów interesujący się historią i któregoś razu w 50. którymś roku przyszli do niej z zapytaniem: pani profesor, czy to prawda, co oni piszą, że w Polsce przed wojną istniało bezrobocie? O, istniało i to dotkliwe. Aha, to znaczy, że moja nauczycielka mogła jako młoda osoba chyba zapamiętać inaczej, niż to było faktycznie. Tak, oczywiście.
Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy, proszę. Pozdrawiamy Kraków. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu bardzo. Panie profesorze, czy któraś z tych partii, w okresie II Rzeczpospolitej była najsilniejsza, która mogła samodzielnie rządzić, która mogła rzeczywiście doprowadzić. Bo tak z sentymentem wszyscy mówią, że ta II Rzeczpospolita to był taki wspaniały, kwitnący czas naszej ojczyzny, prawda? A tymczasem jak zaczniemy tak odsłaniać po kolei rozmaite warstwy, to okazuje się, że wcale tak łatwo nie było, że oczywiście z wielkim trudem Polska się dźwigała po tych 123 latach zaborów i nieistnienia państwa, dźwigała, budowała tę swoją demokrację, budowała gospodarkę, wszystko budowała. I jesteśmy z tego strasznie dumni. Natomiast no wiadomo, że nie było tak dobrze. Ale nie mogło być dobrze. Po pierwsze, Polska musiała dokonać scalenia trzech zaborów, co było rzeczą kosztowną. Polska musiała podźwignąć się po zniszczeniach wojennych, które na ziemiach polskich były duże, przecież tu się przetaczał front parokrotnie. Po trzecie, Polska została dotknięta tą olbrzymią falą kryzysu, który się zaczął w 28-29 w Ameryce i doszedł. Myśmy dopiero w roku gdzieś 36-37 doszli do poziomu produkcji sprzed roku 28. Dopiero zaczęło się powoli poprawiać. Polska miała nadmiar ludności na wsi. Polska miała rozdrobnione gospodarstwa wiejskie i Polska nie miała radykalnie przeprowadzonej reformy rolnej. To wszystko musiało, poza tym Polska miała kłopoty z mniejszościami narodowymi. My narzekamy na ostrą politykę rządu wobec tych mniejszości, ale trzeba sobie przypomnieć o jednym, mianowicie, że one dążyły świadomie do oderwania części terytorium od państwa polskiego. Ja mam na myśli zarówno Ukraińców, jak Białorusinów, jak Litwinów. Więc tu interes państwowy niejako się nieraz w sposób konfliktowy stykał z interesem społecznym. Myślę, że tak. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Druga Rzeczpospolita nie mogłaby istnieć, funkcjonować bez Józefa Piłsudskiego. Czy mogłaby funkcjonować bez Wincentego Witosa? Chyba tak. No ja nie wiem, czy ktoś inny nie mógłby... No to może inaczej, panie profesorze. Co wobec tego Polska zawdzięcza Wincentemu Witosowi? Bo Polska zawdzięcza pokazanie, że warstwa chłopska zdolna jest wyłonić polityków, którzy w odpowiedzialny sposób pokierują państwem. Trzeba sobie powiedzieć, że chłopi dopiero w ciągu XIX wieku w swojej większości poczuli się Polakami. Kiedy się zaczynały rozbiory, to drobny procent warstwy chłopskiej miał świadomość narodową. I to powstania narodowe, represje, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, no i wreszcie walka w roku 1920, to wszystko uczyniło taki fakt, że o ile do tak zwanego POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, należało w danym powiecie kilkadziesiąt osób, to potem do Armii Krajowej w tym samym powiecie należało kilka tysięcy. To coś znaczy, kilka tysięcy w okresie II wojny światowej. Czyli Wincentego Witosa ocenia pan profesor zdecydowanie pozytywnie. Nie można powiedzieć, że jakiś polityk jest aniołem i wszystko mu się udaje. Ja uważam, że trzeba tu stosować zasady buchalteryjne, mianowicie bilansu. Co przeważają? Czy plusy, czy minusy? Według mnie w jego rządach i w jego wkładzie do dziejów Polski przeważają zdecydowanie plusy. I to jest fakt, który powinien być podkreślony przy ocenie całości, a nie poprzez rok 1923, czy z kolei eksponowanie roku 1920. Te współrządy szlachcica i chłopa nad Polską jakoś nie wychodziły. Natomiast Wincenty Witos do dziś dnia jest uznawany za ideowego patrona odrodzonego ruchu, autentycznego ruchu chłopsko-ludowego w trzeciej czy w czwartej Rzeczypospolitej. Temu się nie da zaprzeczyć. Bardzo dziękuję. Dzisiaj bohaterem naszego spotkania w cyklu Historyczne Spory był Wincenty Witos, natomiast naszym gościem niezastąpiony profesor Janusz Tazbir. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza. Dziękuję państwu.